Natalia, 3-1 to wynik końcowy. Jak ciężki był ten mecz, bo tak naprawdę Francja wiadomo, że była faworytem, jednak no było blisko, żeby chociaż to wyrównać. No tak, my uważamy Francję jako przeciwnika bardzo wymagającego. Myślę, że no, wymagał dużo pracy, na pewno oddania serca na boisku, co jesteśmy z tego zadowolone, bo to zrealizowaliśmy. Uważasz twoją zmianę za dobrą, bo dzisiaj notujesz trafienie i to dałeś dużo świeżości dałeś do gry waszej drużyny. Ja mogę powiedzieć tylko, że z siebie jestem jak najbardziej zadowolona, a ocenę tak naprawdę zostawiam trenerom. Wasz następny mecz Irlandia Północna to mecz o utrzymanie w lidze, a jak nastawiasz na ten pojedynek? No, chcemy jak na pewno wyciągnąć wnioski z tego meczu, jak i przełożyć z tamtego. No i na pewno no, gramy swoje tak naprawdę, nie poddajemy się i dalej walczymy. Największy pozytyw dzisiaj, jak myślisz? Walka do końca. Marcyna, 3-1 to wynik dzisiejszego spotkania. Mało dzisiaj brakowało, żeby wygrać z Francją, mimo że Francja to jednak faworyzowany rywal. No mało brakło, według mnie byłyśmy bardzo dobrze się zaprezentowałyśmy, no ale niestety, no nie udało się. Możesz pochwalić zachowanie waszej drużyny po czerwonej kartce dla Francji? No próbowałyśmy, no ale tak jak mówię, no nie udało się niestety, ale było dobrze. Twój indywidualny występ dzisiaj, ocenisz, że dzisiaj zagrałeś dobrze? Jesteś zadowolona z siebie? Jestem zadowolona, myślę, że zagrałam dobry mecz, tak. Wasz następny rywal Irlandia Północna będzie tu spotkanie, utrzymanie w lidze A. Tak naprawdę Irlandia Północna też Francji zdołała bramkę strzelić. Jak nastawiasz się na to spotkanie? No, liczy się wygrana. Chcemy się pokazać też z jak najlepszej strony. No i wygrać. Zacznę od jednej rzeczy. Uważasz, że gra defensywna dzisiaj stała na dobrym poziomie? Moim zdaniem były lekkie mankamenty, które mogłybyśmy poprawić, ale grałyśmy odpowiedzialnie na to, co mogłyśmy i moim zdaniem grałyśmy dobrze. Uważasz, że swoich zdarzeń dzisiaj na boisku jeszcze z nich wywiązałaś? Myślę, że tak. Mogłabym niektóre poprawić, tak jak... No, to jest normalne, że każdy musi poprawić swoje błędy, ale myślę, że w jakimś stopniu się wywiązałam z nich. Jaki czynnik dzisiaj najlepiej u was zagrał? Myślę, że ofensywa bardzo dobrze zagrała, choć nie było tam jakichś wykończeń z bramkami, ale moim zdaniem ofensywa i budowanie gry nam dobrze szło. Ogólnie dzisiaj pozytywnie ocenisz ten mecz mimo tej porażki? Tak, pozytywnie, zrobiłyśmy swoje, realizowałyśmy założenia trenerów, które nam mówili w treningach i myślę, że że dobrze zagrałyśmy. Oliwia, mimo dzisiaj porażki, to chyba jednak możesz ocenić pozytywnie ten mecz. Graliście dzisiaj dobry futbol. Tak, grałyśmy dobry futbol, zostawiłyśmy kawał serducha na boisku i realizowałyśmy swoje założenia. Ocenisz pozytywnie wasze zachowanie po czerwonej kartce dla Francji? Wydaje mi się, że mogłyśmy dużo bardziej wykorzystać przewagę naszą i czasem chciałyśmy za szybko grać piłką do przodu, ale udało się zdobyć nam po tym bramkę, więc myślę, że w porządku było.